Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z tej cudownej gry, czyli Subnautiki. Troszeczkę chyba się porozbudowywałem poza odcinkiem, ale tak chyba ciutkę. Oj, rybki są, woda. Woda się robi powoli, niestety. Ale mamy już dwie flaszki. Dużą zmianą jest... tutaj nie zdążyłem nic wybudować. Ale mam już ten... no, stację dokującą do... maszyn pływających do Prauna, jak w końcu go wynajdę. Sea-Truck, jak widać, jest zamontowany w tej chwili, ale jak się próbuje nim tu wpłynąć, to odłącza sama automatycznie moduły, co głupio wygląda, niestety. W sumie tak pomyślałem, że może bym... nie, raczej. Ej, co ja chciałem. Welcome aboard, Captain. Wejść do tego modułu. Swoją drogą, jak odłączyło mnie tak od tego modułu, a on dalej potrafi być na tyle przydatny, że można do niego wpływać i oddychać swobodnie. Też można składować towar. Tak pomyślałem, że jakby porobić po kilka takich modułów i porozrzucać się po całym świecie gry, to by była przydatna rzecz. Przydatna rzecz. Takie jakby mobilne magazyny można by było porobić. Swoją drogą ciekawe, czy jak on jest tak odłączony, czy on ma... kwestie ciśnienia, gdzie się go jakby zostawi. Bo tu nie podaje na przykład, czy on ma, nie wiem, na 300 metrów popłyniemy z nim i nie wiem, się zniszczy na przykład. Taka ciekawostka. Ciekawostka. Chcę podhaczać te rzeczy. Tak, a propos, mogę właśnie akwarium zrobić. Docking moduł to jest po prostu, podczepia się go na końcu i można na przykład Prauna do niego podczepić i swobodnie wtedy go transportować. Bardzo fajny patent. Na pewno jak będę miał ten skafander Prauna, to wybuduję. Fabrykator ostatnio by mi się przydał, ale nie czuję aż takiej potrzeby. Ale też pewnie zrobię. Moduł sypialny, kurde, nie widzę zastosowania na tą chwilę, ale jak zgadliście, też zrobię. Miałem w planach ten skaner zrobić, ale jakoś mi się nie chce teraz. To też bym zrobił, ale to w sumie daje mi tylko nadanie nazwy pojazdom albo ich przemalowanie. To też jakby na tą chwilę mnie jest super potrzebne. Na pewno pójdę parę boi zrobię, bo to się przyda. Tu już mam wszystko puste, rozumiem. I żadnej boi nie ma. O, nie powyciągałem towaru. No to fajnie. Dobra, to idę to zostawię i myślę, że wrócę tam do tej babki, co byłem ostatnio. Tam pozwiedzam okolice. Kusi mnie też, żeby popłynąć do tego statku, co się rozbił. Jest tam w częściach pod wodą. Gdzie ja wlazłem? Myślałem, że mam
trochę tytanu, to bym półkę zrobił. Znaczy, szafkę. Dobra, może się woda zrobiła. Nie mam tytanu. No nic. Panie, a gdzie ja siarkę mam? Siarkę mam chyba tutaj. No, nie ma siarki, ale jest przynajmniej to. Tak przy okazji, jeszcze jak ostatnio pływałem, zbierałem surowce, tam to kijani znalazłem sztuk raz. Normalnie szaleństwo. I w sumie właśnie chce się tam udać. Okej, to zostawimy. Wydaje mi się, że wezmę dwie te kostki. Tak na wszelki wypadek. Bo może się trafić znowu coś, gdzie trzeba by tego użyć. A ja nie będę tego miał akurat. Znowu sól zrobiłeś, maszyno głupia. Idę trochę butelek z wodą zrobić, bo tego mi ostatnio brakowało na wyprawie. Kurde, miałem zboje jeszcze zrobić. Kuźwa, zapomniałem. Gdzie ja mam? Stołówkę. Co za ryba. Tam jest stołówka. Wody też już mi się odwadniam. Nie to chciałem. Rybki wodne. Kurde, w jedynce się jeszcze z wapnia robiło i z soli woda. Ciekawe. Czy tutaj też to się robi, tylko to przeoczyłem. Dobra. Parę butelek wody się przyda na pewno. Wkurzam jeszcze to, że... Aha, jeszcze jedna rybka została. Że nie znalazłem żadnego owocu w stylu... Tak jak w jedynce był arbuz, który dawał dużo wody. To jest spoko. Ale to daje więcej jedzenia i uzdrawia niż wody. Wody daje tylko plus 5, więc jest marnie. A to z kolei tylko rozgrzewa. Tylko jasz rozgrzewa i też tylko karmi. Więc taka lipa, panie, lipa. Rób tą wodę. Chyba godzinę ją lał. Dobra. Boję. Ciągle o tej boi zapominam. Swoją drogą to się narobię tych boi? Że aż się boję. Nie mam nigdzie tytanu już, kurde. Czyli cała jedna. Jak żyć, panie premierze, jak żyć? Kurde, może się nażrę na tyle, że wodę uzupełnię. To może być plan. 44. Swoją drogą, dobrze, że ta kobieta nie mówi stop. Ani nie tyje.
krwi, córko. Okej, okay, jeszcze z dwa owoce. Dobra, nie będą trzy, ale się nie da. No i mamy stóweczkę nawodnienia, można śmigać. Tylko po cholerę ja wychodziłem. Okej, wchodzimy do tego. No wchodź, nie denerwuj mnie. Naładowany, naprawiony. Sam się zaczepił, fajnie. Zostawimy wodę. Gdzieś jeszcze tutaj. To. Ta ryba mi się pewnie zepsuje, zanim dopłynę, ale... Dobra. Siadamy, obieramy kierunek, ewentualnie jak niektórzy mówią azymut. Pilot to jest tam chyba to miejsce, gdzie się rozbił ten statek. Tak się mi wydaje. No tu mamy tą magiczną wpłynięcie do tych niebieskich wulkanów, które się okazały potem różowe, ale z daleka są niebieskie. Wezmę to, nagram. Jeszcze bym odhaczył tą boję, bo mnie denerwuje, że nie ma jednego przycisku, który by to wszystko odhaczał. Mnie wkurza też. Ale taka ułomność, kurde. Ułomność konsol, że niestety mają ograniczoną ilość przycisków. Zwiększyłem oczywiście też zanurzenie tego Seatrucka do 650. Więc będzie można pozwiedzać, dlatego tam bardziej u tej babki. U niej jest tam po... chyba głębokość 400 bodajże. Jak miałem ostatnim, przy ostatnim wypadzie miałem 300, to się nie nanurkowałem za bardzo. Zaraz mnie złapie i się skończy dzień dziecka, bo go kątem oka widziałem. Mówiłem. Musiał mnie złapać, nie mógł mi przepuścić. To, że tak powiem, ekspresowo dopłynąłem do tego miejsca, gdzie ostatnio zaczynałem. Muszę przez tą parówkę wyjść i się naprawić. Niestety. Najgorzej, że tutaj nic nie było, co się było głębokim rozczarowaniem. No chyba, że tam są jakieś drzwi, które się otworzą kiedyś. To jest moduł dokujący, już rozpoznaje te części niektóre. To pewnie wybuchnie.
cóż, a my płyniemy dalej, szukając szczęścia albo jakiegoś potwora, bo już się zaczynam czuć niepewnie. Chyba tutaj pierwszy raz jestem. Sorki, ale muszę nagrać. O, jakieś działko. Jak się tak pochylę, to od razu wypłynę, mam nadzieję. Okej. No skanuj, ojciec, córko. Okej, jeden z dwóch. No w sumie jak już tu jestem, to może się rozejrzę. O! Teraz kianit jest tak ładnie umieszczony, sobie stoi, czy tam leży. Co my tu mamy? Też sobie butle zwiększyłem, więc mogę poświrować dłużej pod wodą. To myślę, że jeszcze będę zbierał. Przyda się do prętów, do reaktora. Ciekawe, co tu jest. Ale kijani tu widzę na bogato. Co to takiego? Kurde. Ty, nie odchodź, robaczku. Rock group. Małe szczęki. Tutaj tego, okej. Mam nadzieję, że jak cię wezmę, to mnie nie użyrasz. Może jego się da jeść? Będzie białko. Nie da się jeść. Mam tylko nadzieję, że się nie ten, no. Czymś nie zarażę od niego. Jaka normalnie cisza, spokój. Ciekawe, czy coś z tego się robi. A tu co leży? Torpedo. Torpedo. Ramię torpedowe. Wow, już mam. Co prawda w jedynce nie używałem torped, gdyż nie widziałem sensu. Ale może tu się coś zmieni. Elitu mi brakuje, chętnie wezmę. Bateria zaszła już 88%. Dobrze. Zobaczmy zatem, cóż my tu mamy dalej. To jest niestety, jak się w którymś miejscu pierwszy raz przypłynie. Trzeba się porozglądać. Kurde, ale ten kianit. Bym pozbierał go trochę. Kuźwa, rybo. Proceed with caution. A Leviathan class creature is near. Lewiatanek jest niedaleko, mówisz? No dobra, to sejwik. Poznajmy się z kolegą. Albo koleżanką.
bo się wpieprzam do lewiatana. Ciekawe, czy jakbym wpłynął w jakąś taką szparę, czy lewiatan by mnie stamtąd dźwignął. Najgorzej jak ten. Gra by mnie trollowała na przykład. I by nie było lewiatana. No nie mówcie, że to jest lewiatan. Serio? To jest ten cały lewiatan teraz? Fajnie. Niech se polewiatanuje. Naprawię brykę. I zobaczę, jak jego na klatę przyjmę sam. Może bez... Maszyny mnie nie zauważy. Chyba się mylę jednak. Kuźwa. Myślałem, że płynie za mną, a to były moje te bąbelki, że tak powiem. Torpedę mam, tego nie mam. O, widzę magnetyt. Tak, to magnetyt? Tak, to by mi się przydało. Tylko trzeba wziąć namiar, że muszę wrócić do statku zaraz. Do mojego kochanego Sea Tracka. Chyba, że lewiatan tylko pilnuje wejścia, a potem sobie daje siana. Ale dajcie tego magnetytu trochę więcej. Czy to jest głębokość 650? A ja mam ile zanurzenia? 3D kiedyś. Można coś opieprzyć, póki się nie zepsuło. Trochę wody. Okej. Wal się, koleś. Pocałem je w trąbkę. W sumie mógłbym go przeskanować teraz. Dobra, tradycyjnie sejwik, gdyż jestem miękki. Może się przemkniemy. Gdyż chciałbym magnetytu trochę wydobyć. O, jest.
Dobra, ale za blisko tego tej parówki chciałem powiedzieć. Wyciągnie mnie stąd? Chyba wyciągnie. I kijanit tu jest, dobra. Zbunkruję się zatem tutaj. O. Okej. Światło niech się pali, a my śmigamy towar zbierać. Kochane kijanit. Gdzie magnetyt? Gdzie mój magnetyt? Dobra. Elitem też nie pogardzę, ale... Kuźwa, ojciec. Czy tam córko. Idź se w pipkę. Co za kolo. Nie da żyć. Ja przybywam w pokoju. Co ja tu mogę przeskanować? Chyba jakaś rybka musiała tu być. Wezmę ten uranit, wezmę. Ale kopsać mi magnetyt. No co za chamstwo. Chyba, że magnetyt będzie gdzieś trochę niżej. Ale tych prawnów tutaj narozwalało. Ja już chyba wszystko mam. Tak mi się wydaje. To jest chyba torpeda. Można będzie wodę... A, nie mam. Przecież ten... fabrykatora. No ale ogólnie jestem rozczarowany, że... Nikiel jest? Ja myślałem, że to srebro. Boże, to tu na bogato. Nikiel, magnetyt. Idę się na powietrze. To chyba dzisiejszy odcinek tutaj spędzę. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. No serio, mam nadzieję, że on nie wyciągnie mi bryki. Kurde, ale... Nikiel. Nikiel, dobra rzecz. Tylko już mi się powoli przestrzeń kończy. Ale powoli, powoli, dobra. Czyli to, co brałem, że to jest... srebro. To się okazuje, że tu nikiel dają. W sumie mógłbym tutaj jeszcze spłynąć tym dziadostwem. O, i to jest nikiel.
To jest piękne. Bo dzięki Niklowi będę mógł zrobić chyba jeszcze głębsze zanurzenie. Rubin przygarnę. The crystals in this environment are confusing my senses. And yet I feel certain there is something important below. A facility or a body component. Perhaps both. I cannot tell. To fantastycznie, że wyczuła coś ważnego. Fajnie, że kijani się da zbierać luzem. Nie trzeba prawnem przypływać. Ale bardziej mnie rozczarowuje to, że magnetytu nie widzę. Albo ślepy jestem. Boże, tam jeszcze niżej da się wejść? No w sumie normalne, dopiero jestem na 700 metrach. W jedynce chyba było 1800. Dobra, płynę do tej mojej bryki. Myślę, że popłynę trochę niżej. Szafki, które są puste. Nie chcę nazwy zmieniać. Okej, czyli te są zajęte. To walimy do tego. Szybko się zapełnia. Ciekawe, jakbym sobie zrobił drugi moduł. I podczepił. Okej, tradycyjnie nagram. To mówią przezorny, ubezpieczony. W sumie muszę pamiętać, że będę musiał wrócić obok niego. Dobrze, wiem. Wiem, kobieto, wiem. Muszę się gdzieś przed lewiatanem schować. Zakładając, że on tutaj by przypłynął. Bo mam takie przeczucie... Takie przeczucie, że on tylko tam buszuje. Prawda, tam to nie wiem gdzie, bo już się zgubiłem. A odgłosy są niepokojące. A jednak tutaj jesteś. Odpindol się ode mnie, Stefanie. Dobra, teraz nie wiem, gdzie płynę.
nadzieję, że się wracam. Czyli tu niestety muszę z buta przypłynąć. Serio. Takiś kuźwa zajadły. Szkoda, że tu nie można ten... jakoś silnika wyłączyć, czy wyciszyć, żeby mnie nie widział. Tutaj da mi spokoju trochę. Cóż my tu mamy? Dajcie mi magnetyt. To jest srebro. Dzięki za titanium. Ciekawe, jak tak z buta pływam, to... go nie widać, coś. Musiałem się podrapać. Dobra, kijanitu to ja będę miał powsze czasy, chyba. Matko Bosko, jest. Może tutaj wśród tych kryształów ten magnetyt. Kurde. Pędzę powietrza nabrać. Bo się zgubię. I będzie lama. Teraz mi się baterie skończą. Prowokował, daj mi baterię. Dwie wody. Resztę odkładamy. Piczku, piczku. Bateria do wymiany. Boże, to już... Okej. Trzy miejsca mi zostały. Fajnie. Rubinę mogę sobie wcześniej znaleźć. O, elegancko. Dopiero trzeci magnetyt. Jeżeli dobrze liczę. A chciałbym tak z 10 przynajmniej.
sumie o niklu zapominam, kuźwa. Nikiel też jest ważny. Dobra, kijani tu już... Aha, nie mogę wziąć. Ostatni, więcej nie zbieram. Kurde, co to takiego czerwonego? Beryl. To chyba jakiś nowy surowiec. Beryl. Nikiel, dajcie niklu. Dajcie magnetytu. Fajne te struktury są. Tylko się zastanawiam, gdzie ja płynę. No nie mów, że nie możesz wziąć. No kuźwa, no. No, co to? Zaraz tu przypłynę. Tylko pooddycham trochę. I może boje zostawię? Nazwę to czerwone. Albo beryl. O, beryl. Dokładnie. Tak w międzyczasie bym sobie zobaczył chętnie. Dobra, to mi nie ten. MK2 to mam. MK3. Nikiel, kijanit. Elegancko. Będę mógł zrobić trzeci poziom upgrade'u. Zanurzenia. To już wtedy chyba do 1200 będę mógł schodzić. Albo do 800, 800 raczej. Okej, no to jestem zadowolony. Tylko teraz tylko wrócić jakoś. Za niedługo oczywiście. Która szafka była jeszcze pusta? Nic już więcej nie zostawię. Nie mam jakieś jedzenie w ogóle. W sumie po cholerę mi jedzenie. Rybkę sobie ubiję. Dobra. Stawmy tak. Nachlajmy się. Palnik wezmę zamiast budowaczki, bo po co mi budowanie? Okej, tradycyjnie sejwik. Okej, zmieniamy na ten. To chyba gdzieś tu było. Bo straciłem oczywiście orientację. O kuźwa. Nie tam walę, nie płynę tam. Gdzie ta czerwona komnata? Komnata. Beryl. Walić to przynajmniej nikiel mam. Czuję potrzebę. Zjedzenia czegoś.
Ale mam takie wrażenie, że płynę w odwrotną stronę. To chyba gdzieś tu było. Tylko zaraz będę się wracał do tej łajby nabrać powietrza. Kurde, kiedyś tam popłynę, ale cykam się teraz. Kurde, no. Gdzie ten beryl? Czy ja się cofam teraz? Boże. Gdzie moja bryka? Stary, gdzie moja bryka? No jakoś... Tak tu płynąłem, kurde. Jeszcze raz. Wydaje mi się, że to było tu. No. Teraz będę dał boję wyciągał, stawiał, muszę nazwać, mam nadzieję, że teraz tlenu mi nie zacznie brakować. Dobra, przepięknie nazwane beryl. Okej. Okay. Za wcześnie tu płynę. Po cholerę mi srebro. Serio, nie ma magnetytu, nie ma nic. Myślałem, że tu jakąś bazę znajdę albo coś. No myślę, że już będę wracał do bazy. Zrobię sobie zwiększenie zanurzenia i przyjdę tu jak człowiek. O, elegancko. Zbieram, żebym miał już pełne kieszenie całego badziewia. Szkoda już wracać z pustymi torbami. Gdzie ta bryka? Okej. Nagram i spróbuję stąd wypłynąć. Gdzie jest dom? Mam nadzieję, że dobrze wracam. Że kolega da mi spokój.
lewiatan z koziej wulki kuźwa. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Ekstra. Nie wiem, gdzie jest dom. To się może tylko skończyć w jeden sposób. Kuźwa, no. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Jeszcze by był luz blues, jakby tego lewiatana tu nie było. Się wpieprzyłem. Gdzieś. Ale kuźwa, jak tu wpłynąłem, to chyba mogę wypłynąć, nie? Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Trzeba się rozejrzeć, a latarka działa jak z dupy. Świetnie swoją drogą. Czyli co, muszę się tak zanurzyć do 600? Okej. Może przeżyję. Sejwik. Paciorek. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Uziwa. Jeszcze lewiatan niech wyskoczy. Teraz co chwilę wychodził się naprawiał, bo... Lewiatan gdzieś tak 30 zabiera.
chwila ciszy. Nic nie widzę. Znaczy teraz widzę. Kolegę pływającego. Tak zasadniczo? To mógłbym po coś w końcu tego kompasu używać. Jest wyjście, matko. Dawno się tak nie cieszyłem. No takie wyprawy to zabójcze trochę. Już znane tereny przynajmniej. Jeszcze w boje przywaliłem. Dobra, doszłapię się do bazy i zakończmy ten żenujący pokaz mojego zagubienia. Tak, tu byłem. Ciekawe, czy jeszcze mnie złapie. Na początku odcinka mnie złapał, to i na koniec może bym mnie złapał. No oczywiście, ale fajny jesteś, ojej. Czyli 26 tak mniej więcej zabiera. Dobra, nie ma sensu dopływać. Zakończę ten odcinek. Dosyć ciekawy, myślę. Zbuduję ulepszenie zanurzenia i spotkamy się w następnym odcinku. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i zapraszam. Hej.